Cześć, witajcie wszyscy. Dotarłem dzisiaj do miejscowości Szymbark, gdzie są ruiny średniowiecznego zamku. Szymbark znajduje się w okolicach Iławy i odbywa się tam piknik historyczny. Pokażę Wam, jak to wygląda. W pikniku uczestniczy 42 Batalion Lekkiej Piechoty z Morąga. Można tutaj zobaczyć sprzęt, jakim posługuje się Wojsko Polskie, łącznie z kamuflażem, jak również i to, co nas najbardziej interesuje, detektory. Wkładka do wykrywacza ma około 11 cali, bardzo lekka. W ogóle wykrywacz jest bardzo lekki, bardzo proste sterowanie na zasadzie włącz, wybierz czułość, głośność i szukaj. Dosyć ciekawy. No i słuchawka pojedyncza przyczepiana do hełmu. A teraz czas na grochówkę. Poproszę talerzyk grochóweczki. Dziękuję bardzo. Tego jeszcze nie miałem, żeby tak pyszną grochóweczkę jeść przy ruinach zamku szymbarskiego. Smacznego. Brygada Susza prezentuje broń. Są tutaj trzy oryginalne bronie, zwłaszcza Mosin. Oczywiście są pozbawione cech bojowych, zadekowane, także są pełne zgody na to. Także warto obejrzeć, zainteresować się. Zapraszamy do Susza. Pan Wodek Paliński, lider tej organizacji, na pewno Wam zaprezentuje na żywo. Korzystając z okazji, jaką daje zorganizowania w tym historycznym miejscu impreza, chciałbym zaprezentować Państwu moją najnowszą książkę Pamiątki dawnej Iławy, której jestem współautorem. Drugim autorem jest Stanisław Borukowski, jak widzicie na okładce. Książka ta prezentuje 220 oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą. Są to przedmioty podzielone na różne kategorie. Przedmioty użytku codziennego, z takiego życia cywilnego, przedmioty związane z administracją miejską, jak również z garnizonem iławskim. Rdzeniem zaprezentowanej tutaj kolekcji jest zbiór pamiątkowej porcelany z widokami Iławy. Tej porcelany jest tu zaprezentowanych 50 sztuk. Są różnego rodzaju, jak widzicie, pamiątki, czyli odznaczenia, zdjęcia, porcelana, elementy mundurowania, butelki, po prostu taki przekrój przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą. Gdybyście byli zainteresowani książką, zapraszam do zakupu, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w stopce filmu. A w namiocie znany kucharz Kurt Scheller gotuje jakieś danie, które później będzie można konsumować. Rekonstruktorzy okresu średniowiecza robią sobie pamiątkowe zdjęcie z panem Kurtem, znanym kucharzem. Chodź bliżej. Okej, zaryzykuję. Nie, no bliżej chodź. Chodźcie boczki potrzebne. No niesamowity klimat. Jest tu naprawdę cudownie. Atmosfera rodzinna. Thank you.
jemy gęsinę. Są bardzo dobre wyroby, są prezentowane tutaj na tym pikniku. Zachęcam Was, żebyście sięgnęli po takie wyroby. Organizatorem jest Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi. Pirografia, jakaś technika nakładania obrazów na deseczki. Bardzo ładnie to wygląda. Proszę Państwa, pan Grzegorz Słyszyk, prezes Fundacji Zamku Szymbark. Fundator. Prezesa mamy Asia już jest znana. Fundator. Proszę Państwa, kiedy mogę, to opowiadam o tym zamku, że proszę sobie ten zapamiętać wygląd tego zamku, bo za lat kilka będzie tutaj zupełnie inna rzeczywistość. Panie Grzegorz, może dwa słowa. Co tu będzie, tak, jeśli można tylko zdradzić? No, proszę Państwa, serce nie znajduje słów, żeby wyrazić to w paru zdaniach, co tutaj będzie. Na pewno posłużę się emocjami do opisu tego, co tutaj chcemy, żeby było. I między innymi z pomocą takich osób jak Dariusz Paczkowski jest to możliwe, żeby zrealizować. No przede wszystkim duma. Przede wszystkim wartość, powód do dumy, powód do wartości, wartości ponadczasowych. Tak jest. Wkomponowanych w zmyślny, spektakularny sposób artefakt historyczny, oddający tradycję, budujący na nowo tożsamość, nie tworzący cmentarza zabytku, ale od momentu, gdy to zacznie już funkcjonować, żyjący własnym życiem, w myśl naszej naczelnej zasady. Tworzymy dziedzictwo przyszłości, która sprowadza się do tego, że to, co tutaj się będzie działo, do czego dążymy, czyli pełnej odbudowy tego obiektu, pełnej odbudowy zamku, pełnej odbudowy kompleksu folwarcznego, tworzyło od dzisiaj dziedzictwo przyszłości. No i tego sobie życzymy. A w wymiarze dla ludzi to oczywiście no przede wszystkim nowe miejsca pracy, każdy tutaj chętny mieszkaniec okolic. Panie Grzegorzu, niech się pan pochwali więcej. Proszę Państwa, 500 ludzi znajdzie tu pracę. I ja wiem, że pan Grzegorz na prezentacji tego obiektu powiedział dla mieszkańców powiatu iławskiego. Tu nie będzie nikt sprowadzany, to będą miejsca dla tych. Festyn historyczny obok ruin zamku w Szymbarku dobiega ku końcowi. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Zasubskrybujcie mój kanał, naciśnijcie dzwoneczek. Będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które będą udostępnione.